the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie, jakby tak powiedzieć, o kontynuacji tego nowego update'u 1.0.82, który ostatnio nagrałem dla was z Pretolem. Tutaj jakby tak powiedzieć mamy taki krótki filmik, gdzie dziewczyny opowiadają z supportu Rise of Kingdoms bezpośrednio, jak to będzie wszystko wyglądało. Przewiniemy sobie tylko, czekajcie, tutaj czy to jest to? O, jest, jak ktoś nie znał, kto to jest pani Agos i Asiya, no to pani Agos, powiem wam na starcie, jak już kręci mamy tą panią, jakby tak tutaj na tapecie. Pani Agos to jest prawdopodobnie ta pani, która nam organizuje po części event, który robimy u nas w Polsce, czyli spotkanie przy ognisku Bonfire. Ona właśnie teraz na tą chwilę często tutaj dogaduje nasze tematy związane właśnie z najbliższym eventem, który się odbędzie w czerwcu, więc od razu możemy zobaczyć, z kim tam, między innymi właśnie, bo to głównie też są załatwia, tam z nią pisze na temat tego, jak to wszystko będzie wyglądać, finansowane i tak dalej. Możecie zobaczyć, kto się oczywiście tym tutaj zajmuje i ma wgląd w ogóle w to wszystko, więc bardzo fajnie, że no też możemy taką osobę, wiadomo, to zobaczyć, że też nagrywa, że to nie jest jakaś tam, wiecie, fikcyjna osoba. Bo z tego co pamiętam, to właśnie była chyba ta osoba. I wracając do update'u, słuchajcie, no tutaj widzicie, będzie cofniemy sobie to, co już rozmawialiśmy, czyli będzie ten event związany właśnie z 7K rubinów, unlock za, tam będzie chyba 48 zł kolejnego stage'a. Zbieramy sobie bambusy, lecimy jak najwyżej. Oczywiście opłaca się w ten event naprawdę zainwestować. Tak jak widzicie tutaj po lewej stronie jest ten Smith Special. Tego kurde nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale z chęcią chyba zobaczymy, jeżeli oni tutaj to pokazują, co to jest Smith Special, jak to dokładnie wygląda, bo ja tego nie pamiętam. Barbarian Instruction mieliśmy niedawno, to było po prostu, gdzie zbijaliśmy barbarzyńców, pojawiały nam się różne, jakby tak powiedzieć, różne rzeczy do wykonania przez tam, jakby tak powiedzieć, głównych, powiedzmy, bossów, to zaraz wam zresztą pokażę. Przewiniemy sobie. Okej, okay, o. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak widzicie, Zenit nowy. Tu na tym zdjęciu nie wygląda on super. Nie wiem, czy widzieliście już animację, bo animacja tego Zenitu jest niezła, ale mnie nie rozwala, powiem szczerze. Bardzo mi to słońce, które się pojawia nad zamkiem, tutaj nie wiem, czy to będziemy mieli, ale chyba nie mamy. Bo ja tam widziałem na chińskich serwerach, jak to wyglądało 2 dni temu. I powiem wam, że tam to bardzo ładnie wygląda, bo macie takie żółte serce. Coś takiego, jak było ostatnio z Zenitu pod inżynierów i tam też było bardzo podobne, jakby tak powiedzieć, takie słońce u góry. Więc tu będzie to bardzo, bardzo podobne. Nie mam tutaj gdzie, jak wam tego pokazać w tym momencie, ale tak widzicie też tutaj, co mamy w Zenicie dostępne. Jest nowy awatar, bardzo ładny awatar, nie będę mówił o nim. Te awatary, czy te obramówki na awatary, to naprawdę bardzo ładnie wychodzą. Tak samo, jeżeli chodzi o te obramówki, które macie przy zamkach, przy swoich nikach, to naprawdę zawsze im to ładnie wygląda. Pod tym względem uważam, że no tam grafik bardzo fajną robotę robi. Tutaj mamy oczywiście, widzieliście, 3 zamki do wyboru. Jeżeli ktoś te zamki już ma, no to witamy, 2K rubiny mamy do przodu i naprawdę, jeżeli jak tylko go dostaniemy, to chyba 15 czy 16 poziom jest tego, to 2K rubinów do przodu jest naprawdę, naprawdę miło. Nie będę ukrywał, że nie. I tu jest to, co właśnie mówiłem. Mamy złodzieja, który tutaj jest po lewej stronie, czyli będziemy go ścigać, on będzie znikał, będziemy musieli go atakować. Mamy też bizona, którego trzeba odeskortować. Mamy też tutaj takie Lock on Smash, to będzie chyba ten, gdzie rozbije się obóz i będą atakować nas z różnych stron, barbarzyńcy. A ten Time Tussle to jest chyba, pojawiają się ady różnych, jakby tak powiedzieć, tych maruderów, takie, niektóre będą z tymi takimi wozami, niektóre będą takie szamani. Będziemy musieli po prostu już, my atakować, musimy ich przez cały czas, jakby tak powiedzieć, fokusować i ich, no, ściągać, prawda?
Więc no tam też są oczywiście nagrody. O właśnie, weźmy tylko tu do tego Smite. Smite Special. No i teraz tak, co to było? Kurde, nie pamiętam. Znaczy, coś mi w głowie świta, ale nie powiem dokładnie, co to było, ale to nie wiem, czy to nie będzie jeden z fajniejszych eventów, więc. Kurde, nie powiem wam teraz, ale wiem, że to był chyba jeden z fajniejszych eventów, jeżeli ktoś się na przykład z gier zbiera, to warto się tam, jeżeli ktoś tam pieniążki ma przygotować, warto coś tam przygotować na to, bo może to być niezłe, nie? No i też wracamy oczywiście do łowienia rybek. Nie będę ukrywał, bardzo dużo rubinów, dużo pakietów, czerwiec będzie masakryczny pod względem wydatków, a niektórzy wiemy, że mają kiwiki, tak na przykład jak ja, więc to kolejne wydatki na technologię, więc naprawdę czerwiec będzie gruby. Tak, to nagrywaliśmy ostatnio z Pratolem, to tak samo tutaj potwierdzam. Do tego na pewno jeszcze wejdzie MGT, do tego jeszcze Alliance Mobilization wejdzie, który już teraz wiadomo jest, ale za miesiąc to na bank, on też w czerwcu się pojawi gdzieś w połowie. No będzie naprawdę ten czerwiec bogaty. Tutaj ona mówi, a i tutaj mamy to, czego my pierwszy z Pretolem nie widzieliśmy pierwszy raz, to będzie pierwszy raz, gdzie będziemy mogli sobie zacząć taką historię, będziemy poznawać prawdopodobnie historię każdych, jakby tak powiedzieć, naszych cywilizacji, no zaczniemy od Rzymu, gdzie tutaj wszystko, jakby tak powiedzieć, będziemy sobie robić i będziemy zdobywać nagrody, widzicie, z każdym levelem są coraz fajniejsze nagrody. No i też zamki są, czy na levelu 10 już możemy dostać jakiś zamek i też możemy dostać jakąś tam zabawkę, co się mówi, już nie pamiętam. Wiecie, także postawić coś w tym, w zamku. No nie powiem, ogólnie jeżeli nagrody z tego, czy praktycznie nic nie robienie, słuchajcie, złoty klucz okej. Ale przyspieszajki, są jakieś złote klucze, też nam coś dadzą. Nie uważam, że tego jakoś ten, ale to taki fajny zapychacz. No tak jak tutaj widzicie, tu będziemy troszeczkę tego więcej robić. Zacznie się od tego pełnego Rzymu, więc będzie dużo, dużo zabawy. I też tutaj widzę, że jest kwestia tych raportów, o których mówiliśmy, które można tam chyba skomentować i wejść oddzielnie, czy będzie oddzielnie jakby tak możliwość przejścia lub też o właśnie dodań do ulubionych, oznaczenie z serduszkiem. Też tutaj macie, czekajcie, tak, tutaj też macie, że możemy napisać coś na temat tego raportu. No fajnie, prawie fajnie to wygląda. Czyli nie będzie takie może dużego spamu, bo wszystko będzie w jednym raporcie pisane, więc też będzie trzeba to tak w miarę logicznie. Tu jest ta opcja zapisania poprzez tego pioniera, o którym też mówiliśmy na KWK, gdzie będziecie dostawać jakieś tutaj nagrody za to, że się zapisaliśmy w wersji pioniera. Nagrody dupy nie urywają. To chociaż 1500 rubinów, 3 klucze suwerena i 2 epickie matce. No. Z jednej strony ok, z drugiej strony zależy się, co tam ma wtedy wpadnie, nie? Tutaj to jeszcze jedna rzecz, która właśnie też mamy nagrano. No to tutaj też oni mówią o Arce Osirisa, czyli to, co rozmawialiśmy, że będzie można się tam zapisywać solo na wersji Silver, chociaż teraz z Silverem mało ludzi gra, wszystko idzie wiadomo w Gold. Też będzie można oznaczyć właśnie ten Rally Garnizon, o to właśnie macie tą rejestrację, czyli może być tak, że będziemy mieli przez tam parę tygodni co tydzień Arkę Osirisa, jeżeli nam się na przykład uda dodać do wersji Pioniera, bo pewnie też będą jakieś ograniczenia miejsc, prawda? Tutaj widzę, że konto na 1003. Rally, garnizon, fight i fight, czyli też będziemy mogli oznaczyć tutaj graczy, którzy w tym są, ale to już było, to już było, to czyli nie było jakby tak, że możemy zaznaczyć, ale no wiadomo, że zaradziliśmy sobie z tym wszyscy jako ci, co prowadzą, jakby tak powiedzieć, te wszystkie arki, radziliśmy sobie z tym inaczej, więc tak jak tutaj widzicie, to troszeczkę inaczej wygląda. Więc naprawdę nieźle, że coś robią nowego, że coś wprowadzają, więc uważam, że to jest duży plus. Tutaj tak widzicie też zmiany, jeżeli chodzi o właśnie Strategic with Unit Types. I to jest bardzo, moim zdaniem to jest bardzo fajne, ponieważ będziemy widzieć jakim marszem, oczywiście poza dowódcem, ale jak na przykład gramy na kropki, jakim marszem kto idzie walczy. Zaraz to zobaczycie. O, widzicie? Tu na przykład mamy piechotę,
A tutaj mamy kawalerię. Na małym takim screenie, który ja dałem na miniaturkę, jest pokazane, jak jest duży bal, tam chyba na chińskim serwerze, i widzimy tam piechotę, kawalerię, łuczników, w tym wszystkim. Wiemy mniej więcej, co, z czym się bijemy, tak? W tym balu. To jest właśnie fajne, jeżeli właśnie gramy na takie kropki. I w tym momencie ja to polecam, proszę każdemu coś takiego zaznaczyć, bo mi się zdaje, że to będzie, będzie dość wygodne podczas gry. Więc tak jak tutaj widzicie, to właśnie, to tak właśnie działa. Kiedy oznaczymy tą funkcję, będziemy właśnie mogli sobie na tych kropkach lepiej grać, na tych big balach. No i tak widzicie, to o, tutaj mamy kawalerię, co się przybliżyła. Czekajcie, zobaczymy, co ona tam ma na tym szybkim, że tam wyłapiemy to. Nie, nie, bo czekajcie. Może zobaczymy, czy ona to, o. A, to jakieś konto, o Jezu, co to za konto? 290, patrz, a, ile gapa, widzicie to? A, fajne konto, typowe dewelopera, nie? Ale tu się bije Etelfleda na kawalerii. No tak, bo ma kawalerię tych. Ma kawalerzystów, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o wojska. Więc przypuszczam, że tu też wam będzie pokazywać to. Nie wiem, jeżeli dacie guana z kawalerią, to będzie wam pokazać kawalerię. Mi się zdaje, że to tak to wygląda. Widzę, że tam rubinów też pod max. A level City Hall level 2. No. Fajnie to rozwiązali, VIP-15. No nie, no śmieję się oczywiście, nie? Mnie ciekawi ten tutaj, co jest po każde 51 dni, ten Hammer. To jak to będzie wyglądało tak naprawdę, bo ja tego naprawdę nie pamiętam. Więc no, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały ten, to widzicie tutaj taki mini spot. Bo kolejne to są ich tam rozmowy dotyczące jak to tam się wszystko zaczynało u nich, dobrze pamiętam, jak to prowadzili. A czy ogólnie takie luźne rozmowy. Ja tam się już nie zagłębiałem w te, jeżeli chodzi o kwestię angielską, tam co oni tam sobie rozmawiali, bo to już takie są dla mnie chyba są troszkę mniejsze ważne, znaczy mniej ważne rzeczy. Głównie się skupiam na tym, tutaj widzieliście. Więc no więcej informacji wiadomo w tym filmiku, gdzie wam z Pertolem nagraliśmy. Tu macie taki mały jakby powiedział update wizualny, że widzicie, jak to wszystko wygląda personalnie i jak to wygląda, jeżeli chodzi o grę, co tutaj się mniej więcej zmienia, bo tam o tamtym mogliśmy tylko troszkę pogdybać, tutaj już możemy zobaczyć, co się rzeczywiście z tych nowości możemy zobaczyć po prostu, jak to wygląda z tych nowych rzeczy lub te rzeczy, które też nie pamiętaliśmy, więc bardzo, bardzo moim zdaniem fajna opcja, więc no, dzięki, tyle na dzisiaj. Dziękuję, że subskrybujecie kanał, dziękuję, że jesteście przez cały czas z nami. Trzymajcie się, na razie, hej!